Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że talent określa tylko to, co człowiek robi, a nie kim człowiek jest. I to jakoś ze mną zarezonowało, bo bardzo długo miałam taki problem z tym, że chyba nie jestem artystą kompletnym, bo nie myślę o tej muzyce tak od rana do nocy i jakby czasami potrzebuję od niej odpocząć, że lubię też robić inne rzeczy, a powinnam robić tylko muzykę. I gdzieś się w tym, pamiętam, zakręciłam i później był taki moment, kiedy wylądowałam w Szklarskiej na dłużej i pojawiła się taka najpierw pustka, którą jakby myślałam, że to jest pustka, ale to okazało się, że była po prostu przestrzeń na to, żeby sobie to wszystko poukładać, że ja mogę przecież robić różne rzeczy i nie muszę się ograniczać i zawsze będę artystką, bo po prostu wszystko, do czego podchodzę, robię z serca i robię na 100% i to wszystko jest artystyczne. Mogę rysować, mogę pisać, mogę tworzyć muzykę i zawsze po prostu tą artystką będę. Na to wszystko jest gdzieś tam miejsce i to miejsce się pojawiło właśnie tutaj, w górach. Patrzę, jak sobie śpisz, mój kiedyś cenny czas. Jestem fascynatką targów staroci, giełd i wszelkich złomowisk, wystawek i innych starych domów, o też takich opustoszałych, gdzie czasami ludzie zostawili coś, niecoś i odeszli. I właśnie tam się włamuję. Nie no, po prostu jak jest otwarte, to wchodzę. Więc znajduję takie kubeczki albo takie do likieru. Różne, piękne. Tutaj PRL, troszkę inna epoka, ale truskawki super. Czasami idę z kimś znajomym i mówię, Boże, nie wiem, jak ty tu możesz, przecież tutaj nic nie ma. A ja wychodzę z dwiema torbami po prostu przepięknych rzeczy, które już w domu wszyscy pytają skąd, ale nie chcę im się iść na tą giełdę, gdzie jest po prostu 1000 stołów zawalonych badziewiem i wyszperanie takiego cacka. To jest jednak jakiś tam wysiłek. Czasami nie warto jest poznawać swojego idola poza tym, co on tworzy, bo można się przejechać. Więc nieraz jest dobrze właśnie być tylko tą sztuką i właśnie się nią tak otoczyć i być taką tajemnicą, ale mi akurat jest bliżej do tych artystów takich, którzy oprócz tej sztuki są też ludźmi i lubią tymi ludźmi być i lubią być z ludźmi i dla ludzi. To jest chyba taka najważniejsza część tej całej twórczości, bo to jest to spotkanie z publicznością i przetwarzanie tego materiału, który się wygenerowało gdzieś w studiu, w zaciszu, na scenie, z tym właśnie dawaniem i braniem energii publiczności. Teraz jak nie macie w sieci, to cię nie ma po prostu. Tym bardziej jak się jest artystą. To jest jakiś taki najbardziej popularny, najszybszy, najbardziej efektywny sposób komunikacji w tej chwili z ludźmi. Więc ja jakoś tak sobie upatrzyłam ten Instagram przez to, że jest ta forma zdjęć takiego jakby albumu, w którym jakby cały ten feed, czyli ta tablica jest jakąś całością, ale jest też pojedynczymi właśnie takimi pocztówkami, które wysyłasz w świat, żeby się zakomunikować, że na przykład jedziesz trasę, albo że wychodzi nowa płyta,
No i tak samo te instastory, jakby dla kogoś, kto ma jakąś tam wenę twórczą i kreatywność, ale na przykład nie jestem montażystą, nie jestem filmowcem i nie umiem tego robić, te skomplikowane programy, to jest dla mnie troszkę za trudne, no to te programiki właśnie pozwalają to zrobić tak szybko, prosto i skutecznie. Jesteśmy w trasie w Ameryce. Fikuśna stacja benzynowa. To jest dosyć zabawne, jak właśnie życie w trasie można pokazać, montując takie szybkie filmiki, dodając jakieś głupie emotikonki, gify i tak dalej. Wiem, że to brzmi jak jakaś dziecinada totalna, ale to jest naprawdę śmieszne i zabawne i no i skuteczne też, bo jakby jesteś w stanie naprawdę przekazać swoje poczucie humoru i coś takiego, czego jednak no na scenie śpiewasz, występujesz i jesteś jakąś tam, powiedzmy, artystką, gwiazdą, kimś niedostępnym, a już w tych filmikach jesteś totalnie człowiekiem z krwi i kości i możesz pokazać właśnie siebie tak troszkę na co dzień i to jest fajne. Nie ukrywam, że właśnie jak poznałam mojego męża, Maćka, który jest stąd, no to on mnie tu zaprosił. No i sobie myślałam, no jakaś tam górska pipiduwa, jak wszystkie inne, ja też zresztą z podobnej pochodzę. No i przyjechałam i się okazało, że zupełnie jest tu inna energia niż tam w moich Beskidach, od których uciekłam trochę. Że właśnie jakaś taka ta szklarska poręba dla mnie z zewnątrz była taka trochę owiana tajemnicą. Taka dzika, też może dlatego, że właśnie Maciek mnie zabierał w różne takie miejsca nieturystyczne, tylko właśnie jakieś takie dla lokalesów bardziej i właśnie jeździliśmy tym motorem, to wszystko było takie mocno filmowe i w ogóle też jakby hormony, wiadomo. Postanowiłam tu zostać, bo tak to się wszystko poskładało, że jakieś tam zawirowania różne w muzyce, w pracy i tak dalej i wylądowałam tu trochę na dłużej niż myślałam, bo na początku to były takie weekendy i tak dalej, wracałam do Warszawy i w koncerty. I nagle, kiedy troszkę mnie tutaj tak przygwoździło, co na początku było dla mnie dosyć przerażające, że teraz kurczę chwilowo nie gram, nie mam tej pracy i po prostu będę tu siedzieć i chyba po prostu umrę tu z nudów. Nagle się okazało, że właśnie jest zupełnie odwrotnie, że jakby to mi dało taką równoważnię do tamtego świata, takiego chaotycznego, pełnego ludzi, rozmów, imprez do rana, koncertów, tych takich spotkań i tak dalej. A tu nagle nastała taka cisza. Mi ta kwarantanna wjeżdża jak z masełkiem hałeczka, jak z dżemikiem bułeczka, jak z ogórkiem truskaweczka. Mi ten czas naprawdę sprzyja, nic nie muszę, dobrze sypiam i gotuję i pożeram i dogadzam i rozpieszczam. Bez maseczki chodzę, bo ja w sumie w lesie mieszkam, a tak w sumie to nikogo tu nie mijam, gdy turystów nie ma. Teraz w głowie mi jedzenie i muzyka, krem z orzeszka i ta mała córeczka, co w mym brzuchu mieszka. Jak ognia unikam telewizji, wiadomości o zagładzie ludzkości, dziwnych gości, co mi psują sny, nawijając jakiś bullshit w ostrym cieniu mgły. Dawaj kasę na szpitale, a nie rapuj jak sweet. Totalnie nie czułam się tutaj samotna, co jest też super, że nawet jak jestem tu sama, to nie czuję się samotna, więc jakiś ten duch gór po prostu mnie przytulił i przyjął i powiedział: to jest twoje miejsce, dziewczyno, nie ta Warszawa. Jakoś tak totalnie poczułam się dobrze w tych górach, przestałam się bać tych lasów, bo nieraz z tych wędrówek biegówkowych wracałam jakoś tam 23, pełnia księżyca, las, ja sama, pies, właśnie jakieś takie to uczucie takiej dzikości, takiego powrotu do korzeni. I dla mnie ten dół gór właśnie tak się okazał, że ja się poczułam w tych górach jak w domu, że się poczułam tam bezpiecznie, dobrze. Że jak mnie znajomi z Warszawy pytają, jak tak po nocach chodzisz po tych lasach, się nie boisz? I właśnie nie boję się. Trochę tak, jakby ktoś tam za mną łaził, ale to nie jest takie dziwne uczucie straszne, tylko to jest takie fajne uczucie takie, że te wszystkie drzewa i to miejsce po prostu jest mi przyjazne. Mnie ściągnęła miłość, później
Ja zaprzyjaźniona z artystami ściągałam artystów i tak tutaj właśnie Piotr Ogucki przyjechał, się zakochał, odwiedza nas często. Ocieramy się o siebie razem ze mną obok mnie. Natalia Grosiak, która właśnie już postanowiła też na dłużej tutaj zostać. Daj kupata, nie wariata, daj nie palacza, nie pijata, daj nie biedata. Ania Rusowicz, która jakby też się do tego przyczyniła, bo pastorałki, więc Natalia też na pastorałki przyjeżdżała, żeby zaśpiewać. I tak dzieci w szkółce u mojego męża na nartach uczyły się jeździć i to tak wszystko tak przyciągało, aż w końcu, kurczę, jesteśmy tutaj tak często, że chyba trzeba zostać, więc jakby to jest super, że ludzie się ściągają i że chcą jakby te spotkania kontynuować już tu, a nie gdzieś tam w świecie większym i na tych scenach i backstage'ach, bo tam nie da się pogadać i nie da się tak pobyć po prostu. Zachwyciło mnie to w Szklarskiej, że oprócz tutaj ludzi związanych ze sportem, z jakimiś takimi zupełnie odklejonymi od mojej dziedziny rzeczami, co też jest dla mnie fajne i zdrowe, z takimi ludźmi przebywać. Też jest tu dużo artystów, fajnie to wszystko się przenika i nawet tutaj w tym domu, w którym się bardzo dobrze czuję, to też jest dzięki temu, że nawiązaliśmy tę współpracę, że właśnie Ludmiła zrobiła witraż, że Siwy nam robił barierki metalowe, że właśnie jakieś tam haczyki głupie na kubeczki mi porobił i że to nie są takie zwykłe rzeczy, tylko one są takie właśnie tknięte przez jakiegoś kogoś, kto ma jakiś tam dar i talent i że właśnie tak się tutaj wymieniamy tą energią. Uważam, że to jest super piękne i wartościowe. Siwy też odtwarzał tutaj diabły, które wystają z belek drewnianych na zewnątrz domu. Więc to też jest fajne, że udało się odtworzyć utracone części tej chaty. Tutaj to wszystko tak się dzieje tak z sercem, tak ci ludzie, tak jasne, ja zrobię coś dla ciebie, ty zrobisz coś dla mnie. To jest taki handel wymienny tą energią, jak powiedział Miliński kiedyś, że my tu możemy handlować energią normalnie, bo to jest taka energia, że to ludzie jeżdżą i płacą za to, żeby, nie wiem, gdzieś w Indiach po prostu doznać jakiegoś tam olśnienia. Mi się wydaje, że tutaj spokojnie w Szklarskiej można coś takiego.